Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Naszymi gośćmi są publicyści tygodnika sieci Goran Andrijanić i Andrzej Potocki. Witam obu panów. Dzień dobry. Porozmawiamy o zbliżającej się wizycie prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w Polsce. Dwudniowa wizyta, 20 lutego pan prezydent do Warszawy przybywa. Będzie do 22. W trakcie tego pobytu spotka się także z tak zwaną bukaresztańską dziewiątką, czyli państwami wschodniej flanki NATO. Ambasador Brzeziński, Mark Brzeziński, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, powiedział mediom: cały świat patrzy na Polskę i dlatego prezydent się tu wybiera. Mówi także, że wizyta w jednym kraju, co pokazuje, jak bardzo istotne i ważne są relacje polsko-amerykańskie tuż przed rozmową, tuż przed rocznicą tej strasznej wojny na Ukrainie, na którą patrzy cały świat. A dzisiaj pan prezydent Andrzej Duda zapowiedział ofensywę dyplomatyczną. Posłuchajmy. Wizyta pana prezydenta Joe Bidena w naszej części Europy, jego wizyta w Polsce, w Warszawie, więc dla nas absolutnie fundamentalne wydarzenie. Jest to więc czas dla nas także i spotkań związanych z budowaniem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej na tej niwie politycznej, w rozmowach z naszymi sojusznikami, w spotkaniach, które prowadzą nas także do właściwie najważniejszego wydarzenia politycznego, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa w tym roku. No właśnie, dlatego pytamy o to, czy wizyta Joe Bidena w Polsce wzmocni pozycję naszego kraju. Tym bardziej, że niektórzy z politologów mówią, iż Niemcy nadal są najważniejsze, ważniejsze dla Stanów Zjednoczonych niż Polska, choć waga Niemiec maleje, a Polski rośnie. Goran Andrijanić. Tak, to prawda. Ja muszę tutaj przypomnieć naprawdę znakomity występ generała Andrzejczyka w amerykańskiej stacji MSNBC, gdzie on tak po prostu mówił, że to, co się dzieje w tym momencie, jest proces geopolityczny zmiany takiego punktu, najważniejszego punktu w sensie bezpieczeństwa, w sensie geopolitycznym, który się pomierza na wschód, to znaczy z kierunku Berlinu do kierunku Warszawy. I to jest po prostu prawda. To każdy może wiedzieć, wszyscy znawcy na niebu i na ziemi mówią o tym. Oczywiście to nie znaczy, że teraz nagle Niemcy stają się nieważni i że Niemcy są jakoś tam straciły takie znaczenie w wymiarach geopolitycznych. Mówić coś takiego byłoby naiwnie. To nieprawda. Ale to, co się dzieje, jest oczywisty proces większego i większego zrozumienia w Stanach Zjednoczonych, że Polska w tym momencie jest partner, który do którego warto jest dać najwięcej zaufania, że z Polską jest najłatwiej się dogadać w tej sprawie, że polityka Polski w tym momencie w jakiś sposób projektowała to wszystko, co się dzieje. Mówię o wojnie na Ukrainie, mówię o niebezpieczeństwie w stanie Rosji, które było relatyzowane przez mainstream zachodni, przede wszystkim Niemcy. I my ostrzeżałyśmy na to zagrożenie, kiedy to było kompletnie nieaktualne i kiedy taka stanowiska była przekazana jak naiwna. A teraz się okazało, że po prostu Polska i polska polityka zagraniczna miała rację. Także to, co się teraz dzieje, ta wizyta Bidena, to wszystko po prostu jest nowym dowodem, że ten proces trwa, że ten proces jest bardzo ważny dla Polski, że ten proces może przynieść naprawdę wielki sukces dla Polski, ale też ma swoje zagrożenie, też ma swoje ryzyko, którego muszę być świadomy. Ale jeśli stawka jest tak wielka, jak jest w tym przypadku, oczywiście, że muszę być takie zagrożenie dla Polski, jakieś ryzyko, że ta polityka nie uda się do końca.
Andrzeju, czy należy oczekiwać jakiejś ważnej deklaracji prezydenta Bidena, oprócz tego, co powtarza co jakiś czas, iż Stany Zjednoczone stoją po stronie Ukrainy i zawsze będą stały i do momentu, kiedy nie zakończy się to zwycięstwem tego kraju, bo stała pomoc będzie przez Stany udzielana. No co prawda różne głosy są tutaj, republikanie żądają natychmiastowego, część republikanów natychmiastowego wycofania się z pomocy Ukrainie, ale jednak rządzą demokraci i oni jak na razie widać są po tej stronie. Niektórzy nawet mówią o tym, że oczekiwana jest deklaracja prezydenta Bidena w sprawie stałych baz NATO na flance wschodniej, czyli w Polsce. No właśnie, to będzie chyba najistotniejsze, jeżeli zostanie podjęta decyzja o stałych bazach NATO w naszym kraju, plus jeszcze oczywiście dozbrojenie Polski i dozbrojenie Ukrainy. Wątpię, żeby pojawił się jakiś przełom w kwestii dostaw samolotów myśliwskich Ukraińcom. To jest raczej kwestia dalszego czasu. A przy okazji tutaj chciałbym dodać, że ta podwójna wizyta w ciągu ostatnich 12 miesięcy prezydenta USA w Polsce jest wynikiem konsekwentnej zmiany wektora polityki zagranicznej Polski, co nastąpiło w 2015-2016 roku. Wtedy z tego głównego nurtu, jak to określa ówczesna partia rządząca, obecna opozycja, która w tamtym czasie podążała z europejskim mainstreamem, nastąpiło przestawienie zwrotnicy. Prawdopodobnie początek tej koncepcji wziął się od wizyty Giulianiego w Polsce i rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim, co zaowocowało przede wszystkim dokończeniem pipeline z Norwegii, tego rurociągu, plus jeszcze dokończenie budowy gazoportu, sprowadzenie z USA pierwszych transportów gazu, a także konsekwentnie dalej koncepcję rozwoju Trójmorza oraz słynna wizyta prezydenta Trumpa w Warszawie, kiedy właśnie nawiązał do Powstania Warszawskiego, tego słynne przemówienie pod pomnikiem powstańców warszawskich. To był początek i ta polityka jest konsekwentnie kontynuowana i przynosi ona owoce, czego dowodem jest właśnie druga wizyta prezydenta Bidena w Polsce. Widać, że prezydent Duda nie zasypia gruszek w popiele, chce się do tej rozmowy przygotować i planuje spotkania z prezydentami Słowacji, Litwy, sekretarzem generalnym NATO, a także rozmowy z premierem Wielkiej Brytanii, Karolem III. Odbędzie się też konferencja monachijska w formacie, no nie V4, tylko w formacie jak się ten format nazywa, bo dawno nie było w tym formacie już dyskusji. No w każdym razie spotka się tam z Macronem i Scholzem. No i później na końcu odbędzie się szczyt bukareszteńskiej dziewiątki pod obecność prezydenta Joe Bidena. Także operacja dyplomatyczna na najwyższym poziomie z przyłożeniem się. No i miejmy nadzieję, że ta rozmowa obu prezydentów, czyli naszego, który pozbiera głosy z całej Europy zaangażowanej w pomoc Ukrainie mniej lub bardziej, i przełoży się to na jakieś konkretne wyniki. Co będzie, oczywiście zobaczymy, ale powiedzmy sobie, jestem dobrej myśli. Mówiąc o spotkaniu z prezydentem Francji i kanclerzem Niemiec, miałeś na myśli oczywiście reaktywowanie niejako Trójkąta Weimarskiego, tak? O właśnie, dokładnie tak. No właśnie. Chodził mi po głowie Trójkąt Drezdeński, ale takiego nie ma. Nie ma Drezdeńskiego. I format też inny. Ale to niedaleko, panie Goranie, bo Andrzej mówił o tym, o zmianie wektora polityki polskiej, ale też chyba został zmieniony wektor polityki amerykańskiej, bo przecież przed wyborami prezydenckimi, kiedy Joe Biden te wybory wygrał, mówiło się, że większość demokratów jest za wycofaniem się Stanów Zjednoczonych z Europy, na poświęcenie większej
uwagi stosunkom z Chinami, z Ameryką Łacińską, że demokraci, no nawet była mowa o likwidacji bazy w Ramstein, więc ten wektor został zmieniony. Czy to tylko wpływ tego, co się wydarzyło na Ukrainie 24 lutego ubiegłego roku, czy to także uświadomienie sobie Amerykanom, że wycofanie się całkowite z Europy to jest udostępnienie pola Putinowi? No mnie się wydaje, że tutaj było taki brak świadomości, jak wcześniej mówiłem, był taki brak świadomości o tym, co ta Rosja w ogóle jest i jakie zagrożenie z jej strony nam wszystkim, jakie zagrożenie mamy z jej strony. No to też taka zmiana, ja przypomnę, że na przykład po inauguracji Bidena stało się to, że sankcje w sprawie Nord Streamu były uchylone, a potem się znowu wróciły. To jest też taka zmiana, która mówi o tym, że Waszyngton chyba w jednym momencie uświadomił, że nie może mieć kompletnie zaufanie do Niemców, do Berlinów. Nawet była taka gotowość do tego w jednym momencie i że po prostu musi zmienić tę politykę. Mnie się wydaje, że ten brak świadomości o tym, jak niebezpieczna Rosja jest, to może być też taki wpływ lobbingu Berlinu w Waszyngtonie. Po prostu to było w ich interesie. Wszyscy wiemy, jaka ta polityka niemiecka była i może być, że ten wpływ tam był aż tak, no nie powiedziałbym, że był aż tak mocny, ale było takie zaufanie do Niemców jak takiego sojusznika, to można zaufać i chyba to się teraz kompletnie zmieniło. To jest jasne. To ten wektor, o którym mówimy, że się przerzucił na wschód, jasne jest, o czym tutaj mowa. Natomiast mnie się wydaje, że ludzie, z którymi ja niedawno temu miałem taki wywiad z Rodem Dreherem, on jest taki amerykański publicysta konserwatywny, swoją drogą dość taki, nie powiedziałbym prorosyjski, ale jest tak bardzo, bardzo lobuje za takie, no, takie solucje pokojowe, w które oczywiście Ukraina by straciła jakieś tam część terytorium. I on mi się skarżył wtedy, że znaczy, dla niego to było zjawisko negatywne, że w Waszyngtonie establishment jest i dalej mocno po stronie polityki pomagania Ukrainie. I mówił nawet o establishmentu w Partii Republikańskiej. Tak, jeśli chodzi o tym, żeby jakiś mocniejszy wpływ Partii Republikańskiej zmienił tę politykę zagraniczną w tym momencie Stanów Zjednoczonych, w tej części Europie, wydaje mi się, że to nie jest opcja realna. Ja myślę, że to, co się nazywa, nie wiem, ten deep state to jest taki trochę taki negatywny termin, ale myślę, że po prostu polityczny i gospodarczy establishment Stanów Zjednoczonych jest stał się świadomy tym, że Rosja jest po prostu za wielkim niebezpieczeństwem i że po prostu Rosję trzeba Ostatnie pytanie w tej części naszej rozmowy do Andrzeja, bo ta wizyta Joe Bidena chyba zadaje potężny cios narracji opozycji o tym, jak Polska jest izolowana na arenie międzynarodowej, jak nic nie znaczy, jaki jest regres w polskiej dyplomacji i te obietnice, że dopiero jak wrócimy do władzy, to odbudujemy pozycję Polski w Europie i na świecie, no troszeczkę tutaj się walą. Oczywiście, że tak. Poza tym strach się bać, co by było, gdyby opozycja rządziła dalej po 2015 roku i byłby utrzymywany ten kurs mainstreamowy, czyli płyniemy z głównym nurtem. No to byśmy najprawdopodobniej, można powiedzieć to z dużym prawdopodobieństwem, Ukraina by już tę wojnę przegrała i kto wie, czy nie mielibyśmy wojska na swojej granicy. W związku z tym działania opozycji, polityka opozycji skierowana na Niemcy była kompletnie polityką nieodpowiedzialną, zagrażającą naszemu bezpieczeństwu i dopiero wsparcie Stanów Zjednoczonych i przesunięcie tego wektora z Niemiec na Polskę ze strony Waszyngtonu powoduje to, że możemy czuć się bezpiecznie. No robimy wszystko, żeby czuć się jeszcze bardziej bezpiecznie. Niemniej jednak tamta polityka byłego rządu PO-PSL była polityką po prostu dla Polski, dla polskiej racji stanu bardzo niebezpieczną, co pokazują wydarzenia 24 lutego ubiegłego roku. Kończymy ten temat, proszę państwa, ale w tym samym gronie spotkamy się za parę minut. Proszę z nami zostać.